Cześć, piękni ludzie, ja znam Heavyro, po drugiej stronie jest... Frono, cześć! I dzisiaj recenzujemy dla was rozdział One Piece'a numer 791, Gruzy. I zaczynamy od kolejnej okładki na życzenie, na której Chopper i dwie mywki pomagają jakiemuś kucharzowi piec. Nie wiemy, kto to jest, ale wiecie, to taki blondyn i ma taką brew zakręconą. I oczywiście robi z ciasta, oprócz Choppera, myszek, robi bierz ciasta, ciasteczka. Dzięki temu będzie można powiedzieć w końcu, masz naprawdę fajne ciacha. Pasjonaci ubogiego żartu po prostu. Tak, ale tak wracając serio. Autorze, jeżeli ludzie cię proszą o to, żebyś narysował Sanjiego, to znaczy, że oni pamiętają. A my chcemy. Co chcemy, go z powrotem. Chcemy. Słuchajcie, równie dobrze moglibyśmy to jednym zdaniem. Luffy wygrywa. Się cieszą, tak. No i oczywiście tam mamy, że Luffy'ego tam... Luffy transportuje z nieba na ziemię. Generalnie Luffy spada na ziemię i idzie spać. Dokładnie. To samo robi Doflamingo, tylko Doflamingo to robi w porcie, podziemnym porcie. Na stałe. Tak, tym bardziej, że nie ma jego okularków, ale oczywiście twarz jest zacieniowana. Musi być. To nie ma tak łatwo. Tak. No i klatka się raz spadła, dzięki Bogu. No i oczywiście musieliśmy je stać, że się wywalają. Tak. To jest standardowy One Piece. O, pchamy klatkę, o, nie ma już jej, o, wszyscy się przewracają. No i tutaj mam, no i przez cały rozdział mamy, o Jezusie Maria, w końcu nam się udało. Hura, wygraliśmy. Wszyscy płaczą. Tak, i oczywiście Guts to komentuje, że to był wielki pojedynek. No i wychodzi mu na to, że parówką, bo wiecie, bo... Winner, whiner. Winner i whiner. U nas to pewnie będzie ten... wygrany, nie wiem, przeprany. Zobaczymy, co Dłubała wymyśli. Że przeprany, ale oczywiście będzie musiał naprawdę pokombinować, bo potem mamy sceny, że Gaz położy cały zapłakany, obok niego jego ta pomocnica, to asystentka w ogóle się zaśmiechuje, jak tylko może. No nie, oczywiście wszyscy mają retrosy. Tak, że super, jejku. A Rebeka, to była taka trudna walka. Tak, a Rebeka płacze nad Luffy'im. Trzyma go oczywiście na kolankach, bo wiecie... Wiecie, kobiety w One Piece mają miękkie uda. Tak, oczywiście oprócz... Dobrze, Luffy nie ma pięknie tego bębenka w uchu, bo jakby się jeszcze popchnęła mu w ucho, to by miała zakażenie i mógłby umrzeć, ale oczywiście to nikt nie myśli tak. No to jest tak, tak. To nie jest medyczna manga. To nie jest Kiss My Ass. To nie jest Black Jack. No. Wanneko, gdzie jest mój Black Jack? Tak mi się przypomniał, ale nie, i mamy piękną scenę, gdzie Gyros idzie za mur i tam się dopiero tam dopiero płacze, ale to musieli tak zrobić, żeby on nie mógł płakać przy innych. Bezmęskim mężczyzną. I na tym się kończy rozdział. No generalnie to fajny rozdział. Fajnie, że to w końcu się skończyło, bo to była dość długa walka. Tak to jak było. Dla mnie, mi się wydawało. Tak, to była bardzo długa taka, jakby to powiedzieć, finalizacja tego wszystkiego, bo to... Tak, bo to był i Sabo tam po drodze był, i ten i Law, i Jezu, on go niby zabił, i Bellamy, człowiek sprężyna, to strasznie, strasznie długo to trwało. Tak, i to było fajne, bo na przykład scena, jak Luffy widzi Sabosa i my nie widzimy jego twarzy, ale wiemy, że to jest Sabo, to po prostu była super. Nie, naprawdę, był, no i moment Usopa.
To było to. Moment tak. Usota był rewelacyjny. No. Ale wiecie co? Ale zanim to ten, ale zanim my podsumujemy ten park, pierwszy raz mogłem podsumować całą historię. Oprócz Naruto, ale Naruto się de facto skończył, więc to się nie liczy. I to pewnie zrobimy albo jutro, albo jutro, albo... Jakoś w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo mam sporo mamy takich pomysłów jeszcze nie do końca ukształtowanych. Tak, mamy trochę takich planików, ale ogólnie cieszę się, że to się zakończyło, bo było czuć, że w pewnym momencie, ja nie wiem, czy to jest wina zdrowia Ody, że po prostu tak to się ciągnęło, czy po prostu Oda miała to tak rozplanowane, że było za długo. Znaczy okej, okay, Oda zrobił, One Piece jest na tyle fajny i na tyle go lubię, że okej, okay, jeśli jest chory, no to okej, okay, wyzdrowiej, żeby móc zrobić na 100% ten tytuł. I tak śpisz 4 no tak. godziny dziennie, to nie może być zdrowe. To nie może. No wiem, jest jeden facet w krajach arabskich, który w ogóle nie śpi. Ja pierdolę. I lekarze nie wiedzą, dlaczego tak jest. Nawet jak się spije. Ale ogólnie się cieszę. I dalej pewnie zostaje nam albo dwa rozdziały, albo rozdział takiej przejściówki. I później może w końcu pojawi się Sanji? Może, bo słuchajcie, bo niedługo będzie tak, że Luffy będzie miał taką samą minę, jak widział Sabę i pierwszy raz zobaczy Sanjiego po takiej przerwie. Ja myślę, że to będzie co najmniej coś takiego. A kim ty jesteś? Ze strony Luffy'ego. Nie. No tak. Albo po prostu Sanji wróci taki dokoksowany. Pokonałem Big Mom. Teraz wiesz, kim jestem? Young. I teraz spieprzaj, bo mnie uratowałeś. Ale się umówiliśmy, że macie spieprzaj. Nie interesuje mnie to. Spieprzaj, dziadu. Ale nie. Fajny rozdział, ale no... Nie będziemy go pamiętać. Nic bardziej oprócz tego, że jest na układkę, którą dostał One Piece tydzień temu. Już przesyłam Fronowi. Jest ona całkiem urocza, bo jest okazyjna. O, już mi zadźwięczał telefon. Jest to okładka, na której właśnie widać Luffy'ego z certyfikatem Guinnessa. Spok. Ale to mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że chyba dostał rekord Guinnessa. Tak, mówiliśmy, ale i tak to jest fascynujące, że jest wiele mang, które ma 100 i więcej tomów, ale to właśnie One Piece się przebił dla ludzi na całym świecie. No. I to trzeba Odzie pogratulować serdecznie. Jak śpi 4 godziny dziennie, to... Da, no. To kosmos limited. Da. Dlaczego piękni ludzie? Pamiętajcie. Przed bijatyką schowajcie okulary, bo wam pękną. Trzymajcie się, cześć. Cześć.